Minęła godzina 18, jestem punktualny niczym serwis informacyjny w radiu, tak sobie pomyślałem. I też się zastanawiałem, zakładać dzisiaj kapelusz, czy też nie, ale przypomniałem sobie, że pierwszy raz na żywo Anię Dąbrowską zobaczyłem w sklepie spożywczym marki Carrefour i ona miała wtedy kapelusz. I pomyślałem sobie, może to będzie jakaś dobra wyjściowa do rozmowy. Zobaczymy. A ta piosenka, Charlie Charlie, którą pewno doskonale wszyscy znacie, pochodzi z albumu z 2004 roku, kiedy to, czy to dokładnie 16 lat temu, kiedy Ania Dąbrowska wydała swój album i zdobyła całą Polskę, cały świat, kosmos, wszechświat. I to była taka historia, że ja wtedy byłem DJ-em w malutkim klubie w Jeleniej Górze. Jazz Club Atrapa, tak to się szumnie nazywało. Bardzo fajne imprezy. Piątek, sobota, w niedzielę odpoczywaliśmy. I pamiętam, kiedy wypłynęła ta płyta, to sobie wyobraźcie, że kiedy po raz pierwszy zagrałem Charlie Charlie, natychmiast stałem się kumplem Ani Dąbrowskiej. A dzisiaj mam nadzieję, że jeśli sprawy techniczne nas tutaj nie zawiodą, za chwilę zobaczę się z Anią i porozmawiamy nie tylko o muzyce, ale także o tym, dlaczego chodzi w kapeluszu do sklepu. Zachęcam także do tego, abyście pisali w komentarzach swoje pytania. Oczywiście wiadomo, jest ich strasznie dużo, nie wszystkie uda mi się... Aha, Ania Dąbrowska, zobacz. Wszystkie uda się odpowiedzieć te pytania, ale pytajcie. Jeżeli się nie uda, to będziemy odpowiadać później. Oczekiwanie na Anię Dąbrowską. Słuchajcie. Łączenie, następuje łączenie. Cześć! Cześć, Robert! Włączyłam wszystko, pierwszy raz to robię, także będę miała jakieś nowe doświadczenie chociaż. Słuchaj, naprawdę, bo nie ja... Nie słyszę kiedy... cię. Jak to mnie nie słyszysz? Ja cię słyszę, a ty mnie? Okej, teraz już jest lepiej. Dobra, słuchaj, jak się zdzwanialiśmy i mówiłem ci, że zapraszam cię do spotkania na Instagramie, to powiedziałaś rzecz, którą absolutnie nie mogę uwierzyć. Ale jak to się robi, bo ja tego nigdy nie robiłam. No nigdy nie robiłam, pierwszy raz. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Świetnie. I jak się z tym czujesz? Słuchaj, wiesz co, no czuję się trochę dziwnie, że widzę siebie, wiesz, jak mówię, ale takie mamy czasy, no wiesz, musimy się przyzwyczaić do tego chyba. Mnóstwo fanów pytało na Instagramie, kiedy wreszcie zaczniesz się bardziej udzielać w mediach społecznościowych, bo jest cię za mało. Jest oczywiście na Instagramie profil, jest strona internetowa, jest oczywiście na Facebooku, ale nie ma ciebie w takich relacjach bezpośrednio, że można cię zobaczyć, zajrzeć do twojego mieszkania, co tam masz z tyłu, tulipany, kwiaty, lusterko, obraz, fotel. To jest, słuchaj, to jest właśnie tło, które ma być ładne, które zrobiła twoja żona. Dobre, naprawdę? Asystując tutaj, bo nie wiem, czy tutaj jakby ujawniłeś tą tajemnicę, że mieszkamy przez ścianę właściwie, właściwie przez kawałek ogródka, więc jesteśmy sąsiadami. Holender, jasne, a powiem ci szczerze, że bardzo mocno trzymałem to w tajemnicy. Nie powiedziałeś tego. Nie, a może się przez przypadek gdzieś wyda albo coś, a teraz się okazało, że... Ale nie, to bardzo dobrze. Słuchaj, najpierw chciałem zapytać, jak sobie radzisz, będąc oczywiście, ja wyglądając przez okno, widzę cię czasami w ogródku, że się krzątasz, że coś próbujesz, że upiększasz, że ja ciągle coś tam... Ostatnio widziałam, jak wypędzałeś szerszenie. Widziałaś to? Widziałam, jak się przestraszyłeś, biedulek, uciekł natychmiast, krzyknął i uciekł. Słuchaj, powinnaś też się martwić, dlatego że już niewielkie i takie, no, oczywiście. One są jeszcze malutkie, ale już latają. Ja kupiłem za 39,99 taki spray do psikania, ale on nic nie dał, ale widziałem, że u ciebie też tam latają, więc powinnaś mieć to na uwadze. Jakby co to zamacha, ja chętnie tam popsikam u ciebie. Dobra, będziemy, wiesz, psikać razem. Słuchaj, jest kwarantanna, od tego chciałbym zacząć. W ogóle generalnie, słuchaj, tak. Czy ty sobie liczyłaś to, do kwarantanny przejdę zaraz, bo tak, żeby okiełznać ten bałagan. 16 lat temu wypuściłaś na rynek swoją pierwszą płytę. Wow, policzyłeś to? To źle? Nie, ja nie liczyłam, wiesz, dobrze się dowiedzieć czasami, wiesz, faktów o sobie. 16 lat, od 16 lat jesteś jedną z najbardziej ukochanych wokalistek w tym kraju. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ale to prawda jest, słuchaj. I zastanawiałem się przez chwilę, czy wypada pytać Anię, sąsiadkę moją, Aniu, jak zaczęła się twoja kariera ze śpiewaniem, prawda?
Czy miałaś kiedyś takie pytania od dziennikarzy? Tysiąc razy, wiesz, to jest pytanie z tego kapelusza, w którym jest pytanie, skąd nazwa zespołu, wiesz, i jak to się wszystko zaczęło i tak dalej. No więc oczywiście tysiąc razy miałam to pytanie zadawane i tych formułek mam około 10, wiesz, jak to się zaczęło. Jedną z nich jest mniej więcej taka, że poszłam na casting do programu Idol. Tam też dostałam się, przeszłam do takiego ścisłego finału, gdzie odpadłam bardzo szybko, ale wystarczyło to, żeby podpisać ten, wiesz, kontrakt taki fonograficzny, który już był wiążący, żebym mogła nagrywać demo i pokazać to demo komuś wyżej. Ale wiesz, bo ja tak naprawdę nie chciałem o to pytać. Z tak zwanej firmy fonograficznej. Ja tak naprawdę, Aniu, nie chciałem o to pytać, bo stwierdziłem, że to jest za głupie pytanie, żeby serwować ci, jak zaczęła się twoja kariera ze śpiewaniem. Albo Aniu, skąd pomysł na nazwę, naprawdę? Słuchaj, kwarantanna, powiedz. Dobra, dobrze. Nie ma koncertów. Ja sprawdzałem, bilety na twój koncert na żywo są dostępne dopiero na przyszły rok, czyli masz jakby przerwę w występowaniu z żywą publicznością. Mnóstwo osób pyta, kiedy wreszcie będzie, bo tęsknią mocno, kiedy będzie można cię zobaczyć na żywo, kiedy wznawiasz trasę? Wiesz co, tak naprawdę ten rok był przeze mnie już na końcu tamtego roku przeznaczony na przerwę od grania koncertów, tak zwanych biletowanych koncertów, gdyż tak jak niektórzy tutaj już widzę właśnie z słuchaczy, z widzów tego wywiadu piszą, kiedy płyta, 4 lata minęło od płyty i właśnie też wiesz, miałam taki powoli tak zwany dzień świstaka, że jeździłam po tej Polsce i miałam wrażenie, że po prostu gram cały czas ten sam materiał, że nic nowego się nie dzieje, że właściwie powtarzamy te miasta cały czas, gramy też w tych samych miejscach często i pomyślałam, że chyba potrzebuję takiego roku przerwy po to, żeby ten materiał mógł powstać, żebym mogła świeżo podejść do pisania piosenek do w ogóle do muzyki, która już powoli po prostu mi się zaczęła nudzić. A to był taki sygnał, że się wypalam, więc stwierdziłam, że to nie jest wcale nic dobrego. Czyli generalnie ta przerwa była zaplanowana trochę wcześniej, przed tak zwaną kwarantanną? Była zaplanowana wcześniej. Kwarantanna zaskoczyła nas wszystkich, ale akurat ja nie miałam zbyt wielu odwołanych koncertów. Oczywiście są jeszcze koncerty plenerowe, Dni Miasta i tak dalej, więc te zostały odwołane, natomiast żadne biletowane, gdyż nie miałam takich w planach. No i dobrze, i teraz słuchaj, od kilkudziesięciu chyba dni siedzimy już w domu. Mamy to szczęście, że mieszkamy jednak mimo wszystko tutaj na Wawrze i mamy malutki, pięknie wyglądasz, tutaj nawet piszą, że cudownie wyglądasz, że twoi psychopani się odzywają, jest absolutne szaleństwo i wysyp serduszek, które tutaj w ogóle eksplodują. Właśnie widzę, super, fajnie się spotkać z ludźmi. I słuchaj, mamy to szczęście, że mamy kawałek ogródeczka i możemy rzeczywiście tutaj wyjść sobie na taras, trochę pobawić się tutaj przy tych drzewkach naszych, zobaczyć jak sąsiad walczy z szerszeniami. No ale generalnie ty jesteś artystką, która non-stop tworzy, komponuje, pisze, a teraz a nie słyszysz czasami coś? Słyszysz czasami tak przez ten ogródek? Słychać coś? Tak, za głośno jednak. Nie, fajnie. Fajnie, wiesz, dobrze. Ja się zastanawiam, czy tego nie zmonetyzować, że na przykład tarasowe koncerty Ani Dąbrowskiej. Ja mógłbym zapowiadać. To by było coś fajnego. Ja właśnie czekam na ten projekt. Słuchaj, ja mógłbym zapowiadać i biorę tylko 10%. Dobra, tylko 10%? No to 6. Aha. Dobrze, to ktoś musiałby dobry biznesplan na to napisać, bo jakoś na razie to mi się nie kalkuluje. Ale to jeszcze przemyślimy. Słuchaj, ale możemy taki koncert zrobić w tym trudnym czasie. Ale nie, no słuchaj, tak sobie żartuję, ale to rzeczywiście jest niezły pomysł, bo teraz mnóstwo artystów gdzieś na, i to nie tylko w Polsce, na balkonie grają normalnie regularny koncert, który jest tam jakoś akustyczny, on ma też swój klimat. Jest mnóstwo oglądających, więc czemu nie? Słuchaj, co ty robisz w domu, jak nie grasz koncertów? Jak ty sobie radzisz z tą duszą artystyczną, niepokorną, która cały czas musi coś tworzyć? No właśnie, wiesz, mam na szczęście takie malutkie studio domowe,
które tutaj w jednym pokoju się mieści i mogę sobie zawsze do niego uciec, coś tam popisać, jakieś piosenki, ale ostatnio jakoś właśnie z Weną nieszczególnie, ale wiesz, właściwie no co robię, to samo co wszyscy, gotuję, nawet ostatnio sprzątam, coraz więcej sprzątam, sadzę roślinki z dzieciakami na ogródku, na tym naszym małym ogródeczku i to wszystko właściwie. I czekasz, kiedy rzeczywiście wreszcie... siedzimy w domu, nic nie robimy. Słuchaj, nigdzie nie jeździmy, nigdzie nie chodzimy. Powiedziałaś bardzo fajną rzecz i gotuję. No to teraz, skoro już się wydało, że jakby jesteśmy sąsiadami, że ja czasami gdzieś tam zaglądam do ciebie, wiem, że gotujesz i lubisz to robić, że gotujesz fantastycznie. Czy możesz powiedzieć o kilku takich rzeczach dobrych, fantastycznych, które można zjeść u ciebie? Na przykład jak się niechcący stragarzami wejdzie w odwiedziny do Ani Dąbrowskiej. Wiesz co, no jakieś jedno konkretne danie to niekoniecznie, bo ja mam codziennie na coś innego zupełnie ochotę. Teraz u mnie na patelni jakieś takie, no nie powiedziałabym nie najlepsze, ale jednak całkiem fajne curry udało mi się zrobić. Z przypraw, które słuchaj, jeszcze też udało mi się wyjechać na ferie na wyspę Mauritius i tam stamtąd taką górę przypraw, wiesz, przywiozłam i teraz je wykorzystuję jak mogę właśnie w mojej kuchni i teraz właśnie mam takie curry i duszone warzywa. Do tej no to właśnie. Jest pierwsze pytanie, które chciałbym tutaj a propos tego, co mówisz. Ania, jakie jest twoje ulubione danie od Marty? Ulubione danie. Niekoniecznie takie, które sama robisz w kuchni. Słuchaj, gdyby spytać jakiegokolwiek mojego bliskiego znajomego, to by od razu powiedział, że są to krewetki, wiesz, w sosie winno-czosnkowo-pietruszkowym. I tak bardzo długo było, a teraz już mi się znudziło i przerzuciłam się na takie troszeczkę cięższe mięsa, ostatnio baranina. Baraninka jednak. Tak. No to całkiem smacznie. Zbierałem, słuchaj, pytania w ciągu tygodnia od twoich psychofanów i mam ich 10, wybrałem 10, jest całe mnóstwo, od czasu do czasu będę je zadawać. Na przykład, jakie imiona mają twoje koty? O, tak. Dobrze, więc mam 4 koty, 2 pochodzą ze schroniska i tam już jedna z tych kotek miała imię, nazywa się Elza, czule nazywamy ją Elżunia. Jest najbardziej niegrzecznym kotem, który był strasznie miły w schronisku, a potem pokazał pazurka w domu. Jest też Filemon, też kot ze schroniska, taki strasznie przestraszony wszystkiego. Jest kot Piłek, wyobraź sobie, który nazywał się na początku Piłka, ale dzieci go znalazły, a potem się okazało, niestety musiałam dzieciom wyjawić smutną prawdę, że to nie jest dziewczynka, tylko to jest chłopiec, ale tak się przyzwyczaiły do tego imienia, że został Piłek. Po prostu. Mhm. I jest Czarna. Czarna to jest taka kotka najstarsza, która jeszcze mieszkała ze mną na Saskiej Kępie i tutaj jeszcze żyje i całkiem ma się dobrze i to jest mój pierwszy w ogóle kot tutaj w Warszawie, którego miałam. Czarna generalnie, to mogę też Państwu powiedzieć, że Czarna to jest taki kot, który jak miauczy, to można zrozumieć, co mówi. prawda? I wiesz co, to też jest taki kot, który zna się na hitach, gdyż zawsze jak tworzę muzykę w domu i jest coś, co jest takiego fajnego lub też takiego, że nie wiem, że wydaje mi się, że to może być dobre, to ona zawsze przychodzi i miauczy wtedy, jak ja to śpiewam. Wiesz, miauczy do mnie i pyta, tak jakby pytała mnie, co to jest, co ci jest, dlaczego tak miauczysz przeraźliwie pewnie, o to jej chodzi, a potem się okazuje, że ona ma właśnie to ucho. Ale serio? Czyli Czarna jest w ogóle tutaj... Naprawdę, mówię ci naprawdę. Kiedyś zaproszę cię i sprawdzimy to. Wiesz co, mimo wszystko powinnaś pisać na płytach, że współautor tam ewentualnie Czarna. Dokładnie. Słuchaj, dobrze, jeszcze zamykając temat kotów, ja wiem, że to jest twoja tak. Szalona przygoda. Ty po prostu masz takie przygody, że potrafisz zawozić te zwierzęta do gdzieś do schroniska, do lekarza nawet. Ale też pamiętam, że bardzo długo opiekowałaś się kotem, który był znany pod pseudonimem Blondyn chyba, tak? On był Blondyn? Ten Blondyn, taki mieliśmy takiego na ogródku rozbójnika, takiego dzikusa, który akurat do domu nie wchodził, bo się bał, ale
rzeczywiście kilkakrotnie był hospitalizowany ze względu na swoje rany, które pewnie nabył w walce o jakąś kotkę, ale tak się źle czuł, że musiałam go jakimś sposobem złapać i zawieźć do weterynarza. Zawsze powracał w świetnej formie, w końcu się oswoił, wyobraź sobie. No ale pewnego dnia nie wrócił. Ale czy ty wiesz, później zdajesz sobie sprawę... Musiał oddać życie. Ania, ty sobie zdajesz sprawę, że te twoje koty to tak trochę też do nas przychodzą i ten nasz też przychodzi do ciebie i ma pseudonim podobno przychodzi. Tygrys nawet. Zupełnie inaczej się nazywa niż u was chyba, wasz kot. U nas Lizak, a jak u ciebie się... Tygrys? Jak? Lizak. U nas Lizak. 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 Nie no, u nas Tygrys. Ale on reaguje na to imię. Spróbuj zawołać go Tygrys, to zobaczysz, że zareaguje. To jest zdrajca w ogóle, naprawdę. Słuchaj, no, on ma swój charakterek, ten wasz kotek. Słuchaj, jesteś niezwykle popularna, niezwykle rozpoznawalna. Wszyscy wiedzą, jak ty wyglądasz. Powiedz mi, czy ty się robisz, jak jedziesz do Carrefoura na przykład na zakupy, czy po prostu dres i jedziesz i masz to w nosie? Zazwyczaj się nie robię, że tak powiem. I wiesz co, wtedy chyba rozpoznawalność mi nie grozi, bo tak się jakoś tak składa, że wydaje mi się, że ja mam takie rysy twarzy, które dopiero jak się zrobię, to są rozpoznawalne. A może mi się to tak wydaje. Bo czasami tak, wiesz, z takim założeniem takiego bezpieczeństwa, że nikt mnie nie rozpoznaje, właśnie do tego sklepu wychodzę, a potem jest, ale pani Aniu, jeszcze pani zapomniała tamtego i tamtego, więc tak, wiesz, patrzę i już wiem, że to jest nieprawda, o czym myślałam. Ale a propos tej rozpoznawalności, to właśnie teraz, słuchaj, te maseczki mi się strasznie podobają. Coś, zakładam maseczkę i znowu mam poczucie tego, że jestem anonimowa. W końcu jestem znowu anonimowa i to jest fajne. No dobrze, ale wiesz, rozpoznawalność z jednej strony to jest, tak jak mówisz, dla niektórych być może duże obciążenie, bo nie można pewnych rzeczy załatwiać sobie tak po prostu. Ale też powiedz mi, czy na przykład załatwiasz jakieś sprawy, wiesz, na tak zwaną twarz, zatrzymuje cię policjant i mówi, o pani Aniu, no to jest ograniczenie do 90, a pani A 150, no ale dobrze, pani Aniu, pozdrawiam serdecznie. Charlie? Wiesz co, nie przypominam sobie, żebym miała taką sytuację, w której udało mi się wykorzystać popularność w taki sposób. Zdarzyło mi się, że policja się ze mną zrównała i wiesz, i po prostu coś tam zaczęłam machać, ja tą szybę otworzyłam, myślałam, że coś zrobiłam złego, a tutaj witamy pani Aniu szerokiej drogi. To mi się zdarzyło rzeczywiście, ale żeby coś załatwić, jakiś mandat czy coś takiego, to nie. To jeszcze mi się nie udało. Nie mogę powiedzieć, że nazwisko nie pomaga, bo rzeczywiście pomaga. Zdarzyło mi się wielokrotnie, że jak ktoś się dowiedział, że coś robi dla mnie, dla Ani Dąbrowskiej, to a dla pani Ani to ja jednak może to załatwię. I to parę razy mi się zdarzyło, rzeczywiście. Wiem, że może dla zwykłych ludzi nie jest to takie fantastyczne, że my możemy coś załatwić na twarz. I dlatego też ja się staram tego unikać i robić to jakby tylko wtedy, kiedy muszę po prostu coś załatwić naprawdę i nie mogę inaczej, to muszę się umalować, zrobić fryzurę i wtedy idę i dzień dobry, tutaj tak, to ja dzwoniłam Ania Dąbrowska i muszę to załatwić, proszę pana. No to jeżeli jest taki przymus, to tak, ale tak na co dzień to staram się unikać. W ogóle popularności tak naprawdę. Słuchaj, bo jakiś czas temu był u mnie, było dwóch moich serdecznych przyjaciół z mojej Sieniawy, i akurat ty miałaś wtedy problem z akumulatorem w swoim Sabie, który stoi tutaj na podjeździe. Pamiętam. I dzwonisz, czy chłopaki możecie coś pomóc, pchnąć czy coś. I moi przyjaciele, Jezus, to jest ta Ania Dąbrowska. I my tak. No i tam pchaliśmy coś, próbowaliśmy odpalić i on potem, jeden z nich przychodzi, mówi, stary, mogę się już teraz do końca życia chwalić, że tymi rączkami pchałem auto Ani Dąbrowskiej. Ojej, a powiem ci, że nie spodziewałam się, że twoi koledzy będą takimi fachowcami. Ale udało się odpalić. To wiesz, fachowiec, no... to jednak słuchaj, naprawdę fantastycznie. Wiesz, mieć znajomości również sąsiada, który potrafi odpalić samochód. Ja mam dwie lewe ręce, to wiesz, do roboty takich męskich spraw, to naprawdę. To jest... Mnie jest trudno odnaleźć się w tym męskim świecie, kiedy trzeba coś przykręcić. Może się weźmiesz, teraz masz okazję, możesz się wziąć za damskie rzeczy, możesz posprzątać, poodkurzać, wynieść śmieci, wiesz, skosić trawę.
Jesteście w zmowie. Wiem o tym. Słuchaj, Ania, a propos... Trzeba się jakoś wspierać. Starałem się odnajdywać jakieś historie, o których nigdy nie opowiadałaś, będąc gdzieś na tak zwanym wywiadzie. I pomyślałem sobie, że może to jest ta historia, bo jesteś jedyną chyba osobą, którą znam, której w ciągu roku ukradziono 2 auta. Niestety tak. Dlatego już nie kupiłam sobie 3. auta kolejnego, bo boję się. Znaczy historia była dosyć wstrząsająca, dlatego że jedno i drugie auto stało na podjeździe pod domem. To nie jest tak, że było gdzieś garażowane. Tak, no jakby tutaj nie chcę, wiesz, zdradzać ani marek, ani też, wiesz, jakie to było auto, bo to by zaraz może ktoś by tutaj miał za złe, że robię jakąś antyreklamę, tudzież reklamę. W każdym bądź razie tak się złożyło, że za każdym razem tym autem jeździłam 2 miesiące, wyobraź sobie. Za drugim razem już policja nabrała podejrzeń, że może jednak, słuchaj, to ja coś kombinuję tutaj, że to jakieś podejrzane, że tak mi znikają te auta. Ale jednak wszystko się udało, wiesz, dostałam odszkodowania, ale powiem ci, że jednak jakiś taki mam spokój wewnętrzny, kiedy mam auto wypożyczone i nie muszę się o nic martwić. Znaczy w ogóle, wiesz, my mieszkamy na takim osiedlu, gdzie przychodzą tutaj panowie dosyć często brać sobie różne rzeczy i nawet są tutaj straże sąsiedzkie na balkonie i my tutaj pilnujemy od czasu do czasu, spotykając się z tymi dżentelmenami, którzy, wiesz, rozglądają się, co by tutaj zabrać. No właśnie. I to jest trochę niebezpieczne. Niestety. Słuchaj, muzyczne sprawy. Wydaje mi się, że ci panowie też są na kwarantannie teraz, bo jakoś ostatnio ich nie widać. Prawda? Ja mam nawet... Bo zastosowali się też do tych zaleceń. Nasz sąsiad, ten mój przez ścianę Rafał, okazało się, że on jest mistrzem Europy, wicemistrzem, zdaje się, w kung fu. I on kiedyś zaalarmowany przeze mnie, że przychodzą tutaj złodziejaszki w nocy, o mało nie zszedł na dół po schodach, żeby się rozprawić z kolesiem, który generalnie jest tym kurierem, który roznosi jedzenie, bo przyniósł, po prostu, wiesz, te pudełka, powiesił komuś na klamce, zrobił zdjęcie i myśmy myśleli, że to jest złodziej. I wywiązała się taka trochę niezręczna sytuacja. Słuchaj, Ania, muzyczne sprawy. Bo to muzyczne sprawy. Ty i Grubson i piosenka do filmu, do filmu 1800 gram. Tak, właśnie. Jak to było, że się spotkaliście? Ponieważ ja uwielbiam Grubsona i przyznam szczerze, że przez chwilę się zastanawiałem, co z tego będzie, bo przecież Grubson, Ania Dąbrowska, to raczej trochę takie odległe światy. Wiesz co, to tak się złożyło, że dla tej firmy, dla tej wytwórni filmowej, która ten film robiła, już wcześniej pisałam piosenki do filmów i im się to spodobało, że te piosenki są popularne, promują te filmy i tym razem też jakby przyszli do mnie z taką propozycją, że jest taki film. Zaprosili mnie na taki pokaz przedpremierowy i wiesz, okazało się, że ten Grubson tam występuje w tym filmie. Więc jakby ten pomysł był taki naturalny, żeby może zrobić coś razem, żeby to był duet. A ja też jestem fanką Grubsona, więc był to dla mnie zaszczyt, było to dla mnie wyzwanie i absolutnie chciałam taką piosenkę razem z nim zrobić. Na szczęście to się bardzo, okazało się bardzo łatwo się to wszystko tak jakby skleiło. On też jest super, fantastycznym człowiekiem, który jest otwarty na współpracę z różnymi ludźmi, więc jakby nie miałam takiego poczucia, że tutaj te światy się nie do końca mogą ze sobą połączyć. I bardzo mi się podoba efekt. Bardzo fajna wyszła piosenka. To mogę powiedzieć. Mam zaliczoną współpracę z Grubsonem. No, Grubson jest spoko gości. Piosenka jest naprawdę fenomenalna. Ja zresztą mam taką przygodę z Grubsonem, bo też ją mam, że przebiegłem maraton w Londynie, słuchając piosenki Grubsona na szczycie. To też mu wyznałem. Nie było to dla niego jakoś specjalnie coś wyjątkowego. Dla mnie było to coś wyjątkowego. Mówię, stary, przebiegłem 42 kilometry, słuchając w kółko jednej tej samej piosenki. Tylko w kółko tej samej piosenki tak. Słuchałeś? Ona mnie motywowała. Motywowała mnie do każdego następnego kroku. Wiedziałeś, że to powiedział... musi być ta piosenka. Tak, na co on po prostu powiedział, haha, no fajnie.
jakby koniec, słuchaj. Wiesz, ja myślę, że słuchaj, on takich historii mógł słyszeć już około 1000 w swoim życiu. Wiesz. Tak sobie też pomyślałem. Ale wiesz, ta piosenka uratowała mi życie, ta piosenka po prostu spowodowała, że zrobiłem to, to wiesz, to jest takie coś, co niestety słyszymy często. Słuchaj, Ania, strzelam pytania od naszych oglądających widzów. Ania, w jakim klimacie kolejna płyta? W jakim klimacie? Ojej, to pytanie jest zbyt szczegółowe jak na ten etap, w którym jestem, czyli tworzenia na razie piosenek i to są na razie takie formy demo. Mogę powiedzieć, że na razie bardzo dużo tam jest akustyczny gitar w tych demówkach i że to jest taki w dalszym ciągu to, co mi na razie wychodzi, to taki gatunek, powiedziałabym singer-songwriter, czyli po prostu piosenki takie autorskie z taką emocjonalną gdzieś tam nutą. Pewnie w dalszym ciągu troszeczkę smutniejszą niż weselszą, ale myślę, że wątek weselszy mam już zamknięty w postaci piosenek Z Tobą Nie Umiem Wygrać i piosenka Porady na Zdrady też była taką formą weselszą niż to, co do tej pory robiłam, więc chyba powrócę do po prostu siebie sprzed lat i myślę, że to będzie taka płyta w takim klimacie, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to niestety na razie tych szczegółów po prostu nie ma. Piękna, wyczerpująca odpowiedź. Nawet nie dopytuję, kiedy będzie, bo też dopytują ludzie, kiedy będzie. W najbliższej przyszłości, domyślam się. W najbliższej przyszłości, słuchaj, ja już powoli czuję taki oddech na plecach, wiesz, o tą płytę nie tylko pytają mnie fani, pyta mnie menadżer, pyta mnie wytwórnia. Bardzo mnie wszyscy proszą, żebym ten czas właśnie, który mam, który teraz wszyscy mamy dla siebie, żebym go wykorzystała na tworzenie tej płyty. Oczywiście z takim bagażem, że tak powiem, oczekiwań. Ciężko jest jednak usiąść do tworzenia czegoś takiego, wiesz, naturalnego i bez żadnych obciążeń, ale staram się jak mogę, żeby jednak rzeczywiście wykorzystać ten czas do tworzenia nowych piosenek. Fani piszą, że będą czekać cierpliwie i niecierpliwie. I takie pytanie, które się kilka razy pojawiło, nie wiem czego ono dotyczy, ale zapytam, Aniu, jaki masz telefon? Tylko nie podawaj numeru, bo pewno chodzi. Aktualnie mam iPhone'a. Jestem przyzwyczajona do tego systemu. Parokrotnie próbowałam zmieniać. Te telefony po prostu natychmiast trafiały w ręce dzieci, bo to są takie zabawki, które je teraz strasznie fascynują. A ja wróciłam do po prostu tego systemu, który znam. Że iPhone jest taki bardzo intuicyjny. Ja też próbowałem sobie tutaj coś innego jakoś, ale nie za bardzo. Absolutnie nie. To nie jest tak, że tutaj reklamujemy jakąś markę albo nie. Zupełnie nie. Ale używamy przecież wszyscy telefonów, więc co zrobić? Musimy czasami coś powiedzieć o marce. Żartując trochę na początku, mówiliśmy o tym koncercie tarasowym, a ktoś pyta, czy będzie rzeczywiście ten domowy koncert Ani Dąbrowskiej? Właśnie, to musiałabym teraz pomyśleć, jak to zorganizować, bo skoro wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, to też nie mogę się za bardzo spotkać z muzykami bezpiecznie, więc oni też musieliby przebywać w swoich domach. No musimy się nad tym zastanowić, słuchaj. Maseczki, może maseczki, może masz rację. Spróbujemy coś takiego zorganizować. Ja myślę, że wszyscy, nawet muzycy, którzy ze mną grają, byliby chętni, bo też już może tęsknią za muzyką. Piszą wszyscy, zrób, koniecznie zrób. I pytanie od Pauliny. Ile masz wzrostu, Ania? 1,65 m. Kiedy twoja autobiografia? I czy zgodziłabyś się, żeby w ogóle powstała? Wiesz co, pewnie bym się zgodziła. Podejrzewam, że może bliżej, jak już będę przy 80, to już tak to wszystko będzie takim odległym wspomnieniem, nienasączonym jakimś takimi emocjami, może nie wiem, negatywnymi, tudzież te tajemnice będą mniej tajemnicze dla mnie samej i wtedy będzie mi już bardziej wszystko jedno, żeby zostały ujawnione, więc myślę, że bliżej tak już takiego późniejszego wieku. Na razie jeszcze wolę podtrzymać w tajemnicy niektóre rzeczy. Przed niektórymi. Monika pyta, co jest twoją największą inspiracją muzyczną? Co jest moją największą inspiracją muzyczną? Tak naprawdę chyba po prostu muzyka.
słuchanie nowych rzeczy. Staram się jakby jak najwięcej tej muzyki przyjmować, słuchać tego, co robią inni. Właściwie wszystko może być inspiracją. Filmy, seriale, wszystko, co tak naprawdę można by nazwać tak zwaną popkulturą, czyli to, co się teraz aktualnie dzieje. Myślę, że to wszystko trafia gdzieś tam do mojej głowy jako takie strzępki informacji na temat tego, co ogólnie możemy nazwać trendami. Te trendy udzielają się wszystkim, łącznie ze mną, i to jest to taki, wiesz, w takim maglu powstaje, maglu, że tak powiem, rzeczywistości, w której żyjemy, powstaje też muzyka, którą tworzę. Myślę, że to wszystko. Czyli mogę powiedzieć, że sama jestem dla siebie inspiracją, czyli mam w głowie taki komputer, który wszystko przetwarza, wiesz, i potem tworzy jakieś algorytmy, i te algorytmy potem wychodzą w postaci muzyki. Słuchaj, więc właściwie można by powiedzieć, że fajnie jest być na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie. W 2012 roku zaśpiewałaś piosenkę Jeszcze ten jeden raz, i to jest piosenka z płyty Bawię się świetnie. Ona jest w wersji akustycznej, ty i dwóch muzyków. Mhm. Ona jest na YouTubie do zobaczenia. Kojarzysz to, prawda? Akurat chyba tej wersji akustycznej może nie kojarzę koniecznie, ale oczywiście piosenkę tak. W ogóle jest petarda. Siedzisz przy instrumencie klawiszowym, jest dwóch gitarzystów i akustycznie... A, tak, tak. Dlatego tego nie pamiętam, bo byłam wtedy w ciąży. To dlatego to tego prawda. Nie pamiętam. Wiesz, to tam z ciążami tak jest czasami. Znaczy, właśnie nie wiem, jak jest z ciążami, bo nigdy nie byłem, więc trudno mi jest się do tego odnieść. Mówisz to tak jak mój, właśnie, słuchaj, taka anegdotka, mój lekarz prowadzący, jak już byłam, prawda, w szpitalu i rodziłam, to mówię, a panie doktorze, tak mnie strasznie mnie tutaj boli teraz, czy to jest normalne, czy tak powinnam się czuć? A on do mnie, panie Aniu, nie wiem, nigdy nie byłem w ciąży. Więc w ogóle totalnie mnie zabił tą odpowiedzią. Mówię, aha, no dobrze, czyli jestem z tym sama po prostu. Ale, a więc a wracając, byłaś wtedy w ciąży. Wracając do tematu. Słuchaj, a więc byłaś wtedy w ciąży i jest ta piosenka, i to tak się składa, że to jest tak szczerze, bez żadnego ściemniania, powiem, że to jest moja ulubiona piosenka z tej płyty. I nawet nie wiem, czy to piosenka, która ona mi zrobiła jakby rewolucję. Znam twoje piosenki, natomiast ta piosenka powoduje. Jeszcze ten jeden raz, że ja znowu jestem małym chłopcem, który kradnie gdzieś na wsi jabłka, rozumiesz? To jest... Mhm. I właściwie chciałem zapytać, jak ona powstała, bo ona ma dla mnie ogromne znaczenie i mam nadzieję, że ona powstała w jakichś takich, wiesz, mega okolicznościach, a nie, że po prostu ją napisałaś i ona wyszła i ja płaczę zawsze, kiedy słucham tej piosenki. To jest taki numer, który naprawdę, naprawdę powoduje, że ja znowu mam, nie wiem, 12 lat. Mhm. Wiesz co, akurat ta piosenka była ostatnią, która na tą płytę trafiła, i Bawię się świetnie. I właściwie to prawie miała na nią nie trafić, bo po prostu nie mieliśmy na nią zupełnie pomysłu. I pamiętam, że jak już był ten termin zamykania płyty, to w ogóle musiałam już pojechać na jakąś inną trasę koncertową, i ona tak została. I pamiętasz Olka Świerkota, taki też współproducent wtedy tej płyty, zadzwonił i spytał, słuchajcie, no a co z tą piosenką? No, zostawiamy tak, jak jest, więc ja po prostu zrobiłam mu listę rzeczy, którą, żeby on zrobił w tej piosence, i on ją zdalnie po prostu dokończył, i ona jakimś takim ostatnim rzutem trafiła na tą płytę, a okoliczności jej powstawania, wiesz co, nie są jakieś wybitne, niestety muszę cię tutaj zawieść. Ale mogę ci powiedzieć, że tekst rzeczywiście jakby miał na celu, że tak powiem, we mnie też przywołanie tego dziecka i tego wszystkiego, jakby takie podsumowanie tego, gdzie jestem, czy chciałabym może ten reset, guzik resetu jeszcze raz nacisnąć i zacząć wszystko jeszcze raz, wiedząc, jak to może się potoczyć, mając już więcej doświadczeń, ale jednak być znowu młodym człowiekiem, tudzież może nawet małym człowiekiem, i zacząć wszystko od początku. I to taka po prostu chwila ulotna takiej tęsknoty za tym, żeby można było cofać czas i zaczynać jeszcze raz, ale oczywiście jest to niemożliwe, dlatego ta nostalgia tam się tak pojawia. No właśnie, ale słuchaj, załóżmy, że jest taka możliwość, tak jak w tej piosence, że możesz nacisnąć przycisk z napisem reset, wrócić do lat nastoleństwa, mając to doświadczenie i tę wiedzę, którą teraz posiadasz,
Jak byś poprowadziła swoje życie? No właśnie, w tym jest problem z tym cofaniem czasu, że jakby biorąc wszystko pod uwagę, wszystkie doświadczenia, wszystkie rzeczy, które osiągnęliśmy, wiesz, dzieci, które mamy, to już na samym końcu nie chcemy tego robić, bo przecież pomimo tego, że czasami jest ciężko, czasami jest trudno, to jesteśmy w fajnym punkcie, wiesz. Dobrze jest czasami sobie uzmysłowić, kiedy jest naprawdę źle, kiedy na przykład wydaje nam się, że jest źle, to sobie po prostu uzmysłowić, że mamy wspaniałe życie i że mamy naprawdę wspaniałą rodzinę, wspaniałych znajomych, wykonujemy rzeczy, które lubimy, które kochamy i wcale nie jest źle. To wszystko jest tylko w naszych głowach, więc ja, jeżeli mam taki dzień, że chciałabym cofnąć czas, to po prostu na samym końcu okazuje się, że przecież jest wspaniale. O co mi chodzi? Słuchaj, a bardziej doceniasz to, co masz, małe rzeczy, i lubisz się z nich cieszyć, czy miewasz raczej częściej jakieś takie sytuacje zawahania, zwątpienia, nie wiem, zawieszenia? Wiesz co, ja myślę, że wszyscy jednak walczymy z bardzo podobnymi rzeczami, podobnymi, że tak powiem, demonami, które tylko z wiekiem się nasilają. Wiesz, jak ma się 20 lat, to właściwie, wiesz jak to jest, jesteś z żelaza, wszystko możesz. Zupełnie, wiesz, właściwie to postępujesz jak taki robot zaprogramowany, nie zastanawiasz się, nie masz refleksji na temat rzeczywistości, że po co to robisz, po prostu jesteś zagłębiony w działanie, ono ci daje totalnie dużo radości, wiesz, bo wszystko jest nowe, bo wszystko jest takie świeże i jakby wiesz wtedy, że po to jesteś, żeby to zdobywać, a jak jest, wiesz, jak już tam zbliżamy się, no ja się nieuchronnie zbliżam do 40, to coraz więcej pojawia się, że tak powiem, takiej doliny, wiesz, w głowie. Myślę, że może nikt o tym tak nie mówi często, ale to taka, wiesz, taka poranna dolina. Nie wiem, czy masz coś takiego, taka, wiesz, poranna, w zasadzie, wiesz, jest ta 7 rano, ten budzik dzwoni i ty tak sobie, wiesz, pytasz wtedy naprawdę o to chodziło, żebym ja codziennie musiała zrobić to, tamto i tamto, a po prostu gdzie ta cała pasja, gdzie to wszystko, ten fan z życia i w ogóle wszystko to, co miało być takie wspaniałe, nagle grzęźnie w tej szarej rzeczywistości. No i dlatego właśnie mówię ci, że wtedy sobie powtarzam, że jednak nie, mam wspaniałe życie, mam cudowne życie, mam cudowne dzieci, mam cudowną rodzinę i wstajemy. I fajnych sąsiadów. I fajnych sąsiadów, dokładnie. Czego chcieć więcej? Aniu, pytanie z Cambridge. Czy zgodziłabyś się zagrać na weselu? Już miałam okazję zagrać na weselu, nie jednym. Parę razy zdarzyło się w rodzinie, a raz zdarzyło się takie płatne, wiesz, płatny, taki króciutki koncercik płatny. W prezencie Pannie Młodej od Pana Młodego, gdyż była moją wielką fanką, więc się zgodziliśmy. Znaczy, w Polsce raczej nie widzi się artystów, którzy grają na weselu, ale jak oglądam niektóre filmy gdzieś w sieci, w internecie, na YouTubie chociażby, na przykład Maroon 5 wpada na wesele i robi niespodziankę dla, wiesz, to jest, a u nas chyba dalej to jest gdzieś w ramach takiego, wiesz, trochę obciachu, bo wesele to jednak kojarzy się mimo wszystko z disco polo. No wiesz, kojarzy się z disco polo, wiesz, teraz ciężko jest wyznaczyć jakąś taką jedną zwartą granicę dobrego smaku i gdzie ją postawimy, czy wiesz, no, nagle po prostu stwierdzimy, że disco polo jest złe i 90% naszego społeczeństwa się myli, słuchając tego disco polo i w ogóle i tak dalej. No ale przecież tego nie da się tego zrobić, nie da się tego jakby zmienić. Każdy ma prawo do swojego gustu, każdy ma prawo do własnych poglądów, każdy ma prawo do, mamy wolność ogólnie, więc myślę, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć, gdzie jest jego granica dobrego smaku, wiesz, będąc, że tak powiem, wykonując ten zawód, czyli ja będąc piosenkarką też jakby muszę cały czas tą granicę sobie stawiać i pytać, czy ten projekt jest warty, czy ten projekt, wiesz, ale to też z drugiej strony
nie chcę popadać też w taką zbyt wielką egzaltację siebie samej i stwierdzenia, że ja to jestem wyrocznią i wiem, gdzie jest ten gust muzyczny i teraz po prostu nie przyjmę takiej propozycji, nie przyjmę takiej, bo po prostu to jest beznadziejne. Więc staram się jak najbardziej uciekać od takich właśnie gdzieś tam ścieżek myślowych w mojej własnej głowie. Raczej, wiesz co, staram się wychodzić z takiego założenia, że być może jakiś kolejny projekt jest jakimś wyzwaniem dla mnie samej, żeby coś zrobić innego niż do tej pory robiłam, a wracając do tych wesel, no więc dlatego też, słuchaj, czasami chodzę na wesela w mojej rodzinie i leci disco polo i też pójdę sobie potańczyć, wiesz? O. Naprawdę? Pewnie. A jaką znasz piosenkę, albo ci się podoba disco polo najbardziej, pani Aniu? Najbardziej, co mi się podoba, wiesz... Albo chociaż znasz, bo tak... Słuchaj, no wiesz. Bardzo doceniam kunszt melodii. Przez twe oczy zielone oszalałem. Słuchaj, to jest bardzo ciekawy interwał muzyczny, bardzo rzadko używany już w muzyce, więc i też bardzo trudny do zaśpiewania, wiesz, oszalałem. Czy to jest bardzo trudne. Także, a poza tym strasznie zapamiętywalny, no po prostu, wiesz, też jakby z boku stojąc patrzę jak na zjawisko te piosenki disco polo i muszę przyznać, że one się po prostu totalnie wbijają w umysły. Są skuteczne. Nie można im odmówić skuteczności. Na pewno im nie można odmówić skuteczności, a ja do końca życia zapamiętam sformułowanie, które dzisiaj postawiłaś, czyli interwał muzyczny. No, interwał, tak, tak. Słuchaj, jeszcze takie kiedyś pytanie. Kiedyś ci pokażę, co to jest interwał. Oszalałem. To jest to? To jest interwał? Nie. Interwał, słuchaj, to jest po prostu odległość pomiędzy jednym dźwiękiem a drugim. No, ja wiedziałem tylko. Tak się drogi. Czy planujesz koncert w Wielkiej Brytanii? No już raz mi się zdarzyło zagrać w Wielkiej Brytanii dla Polonii. Było fantastycznie, ale wydaje mi się, że teraz po tym Brexicie to będzie troszeczkę utrudnione. No tak, ale w przyszłym roku raczej już to się wszystko tam, że tak powiem, odetka. Ja mam takie informacje od organizatorów, z którymi też mamy kontakt, że rzeczywiście do końca roku jest duży szlaban ze względu na wirus, ale w przyszłym roku już jakoś, tu jest kilka pytań i z Londynu, i z Cambridge, czy jest szansa, że w przyszłym roku, czy jest w ogóle szansa na to, że pojedziecie i zagracie koncert? Nie mieliśmy w planach w tej chwili Wielkiej Brytanii. Zagraliśmy koncert w Stanach Zjednoczonych, też było fantastycznie, też jest tam bardzo dużo Polaków. Jeden został odwołany ze względu na to, że nam się samolot spóźnił, niestety, ale też chcieliśmy tam wrócić, żeby dla tych ludzi zagrać. Słuchaj, jak tylko oczywiście, znaczy słuchajcie, jak będzie oczywiście taka okazja, to jak najbardziej uwielbiam podróżować i spotykać się z ludźmi, którzy gdzieś tam żyją sobie w innym kraju, mają zupełnie inne doświadczenia, można z nimi pogadać i dowiedzieć się, jak to jest. Trochę teraz o muzyce, przepraszam. Powiedz mi, w jaki sposób macierzyństwo zmieniło jakby twoją karierę, postrzeganie tego, no bo jesteś w trasie, więc jesteś, a z drugiej strony jesteś mamą, więc to są dwa różne jakby światy. Czy ono w znaczący sposób wpłynęło na twoją karierę? Wyhamowałaś? Czy spojrzałaś na to z pewnym dystansem? Jak to jest? Na pewno, wiesz, siłą rzeczy wyhamowałam, nie da się inaczej, kiedy się jest kobietą, wiesz, może inaczej jest, kiedy się jest mężczyzną, bo wtedy jednak mimo wszystko trochę więcej może ma się wolnego niż jak się zostaje matką. Więc musiałam na chwilę jakby odpocząć od muzyki i zająć się tymi pocikami, które są wspaniałe, po prostu cudowne do zjedzenia. Czy to wpłynęło na muzykę? Wiesz co, wpłynęło to na pewno na moją pamięć, bo kiedy przyszło mi powrócić na scenę, to, że tak powiem, te momenty zapominania tekstu zdarzały się często. Wiesz, naprawdę czułam, że ten mój umysł gdzieś tam musi powrócić na jakieś tory, które gdzieś tam
te macierzyństwo wybiło z tych torów właśnie te przewody nerwowe i to pamiętam, to się zmieniło i musiałam jakby dojść do siebie pod tym względem. Duża dawka emocjonalności też się pojawiła po urodzeniu dzieci, wiesz, to chyba też jest kwestia, to są kwestie hormonalne, ale muszę ci powiedzieć, że naprawdę wtedy tak jakby, wiesz, te emocje miałam po prostu na skórze, wiesz, wszystko mnie potrafiło, drobne rzeczy potrafiły mnie wzruszyć do po prostu szlochu, wiesz, wielogodzinnego szlochu, potem po prostu momenty euforyczne i tak dalej, wiesz, i to dopiero jak to się wszystko ustabilizowało, to chyba mogłam w ogóle wrócić do myślenia o tworzeniu w ogóle nowych piosenek. To pamiętam. Jak ty sobie radzisz, jak zapomnisz tekstu, bo powiedziałaś o tym, Cugowski śpiewał R11, T11, jak zapomniał. R11, tak. To było wspaniałe, to był dopiero pokaz profesjonalizmu. Jak to się robi, jak profesjonalista zapomina tekstu? Właśnie tak. Słuchaj, wiesz co, ja nie robię z tego, jak zapominam tekstu, nie robię z tego żadnej afery, po prostu... Po prostu zapomniałam tekstu. Słuchaj, mi się zdarzają naprawdę bardzo różne momenty. Mi się zdarza, że zapominam jednego słowa w wersie. Mi się zdarza, że zapominam dwóch słów. Zdarza mi się, że mylę zwrotki. Na szczęście mam trzy chórzystki, które tak, wiesz, wtedy tak... Wiesz, na ucho i... A, dobra, dzięki. I to mnie też ratuje. Jeszcze nie myślałam o prompterze tak zwanym, czyli takim tym urządzeniu, które pokazuje. Wielu artystów już z tym jeździ, wiesz, jednak wiesz, kwestia zaufania do siebie i do swoich możliwości, możliwe, że z wiekiem troszeczkę maleje i wcale się nie będę wstydzić, kiedy rozważę ten moment w mojej karierze, że ten prompter będzie ze mną jeździł. Na razie jeszcze, słuchaj, no, ufam tej swojej pamięci, chociaż mnie zawodzi, na pewno mnie czasami zawodzi, ale wiesz co, wychodzę z założenia, słuchaj, jesteśmy tylko ludźmi, no przecież nie jesteśmy robotami, no nie dajmy się zwariować. No nie, ale wiesz, no jak to brzmi na plakacie, zapraszamy na koncert, Ania Dąbrowska w duecie prompter. Wiesz. No właśnie, widzisz, ale z drugiej strony starzejemy się, wiesz, nie możemy tak wiecznie myśleć, że damy zawsze radę. Jak sobie wyobrażasz swoją starość? Na przykład masz lat 82, słuchaj. To jesteś już taką no właśnie, Anią. Jesteś Anną Dąbrowską. Takie wizualizacje są na pewno potrzebne, słuchaj. Trzeba sobie raz na jakiś czas być może rzeczywiście tak wiesz, wyobrazić, jak to będzie, kiedy będziemy mieli tyle lat. Wiesz co, wydaje mi się, że niewiele się zmieni. Nie zmienimy się mentalnie, no, tak mi się wydaje. Pozostaniemy tymi samymi ludźmi, wiesz, nagle się nie zrobimy. Nie wiem, jak patrzę na artystów innych, którzy też się starzeją, ale jednak mimo wszystko pozostają cały czas sobą, tak mi się wydaje. I w to chciałabym wierzyć, że cały czas będę po prostu pozostawała sobą. Pewnie prawdopodobnie zaszyję się gdzieś na jakiejś wsi i będę po prostu sadzić pomidory, będę miała nie tylko koty, ale i owce, i kozy, i konie, i krowy, i kury i w ten sposób zamierzam się zestarzeć. No, piękna wizualizacja, nawet kozy. Nawet kozy. Ania, jaki masz numer buta? To takie pytanie. 4 dychy. Numer buta? Masz 40. 40, to niech to sobie... To jesteś taki zdziwiony. Duża stopa, jak na niską osobę. To jest normalna stopa. Normalna? To jest normalna stopa naszego pokolenia. Myślałem, że tak 38 może to jest normalnie, 40 to rzeczywiście, no ale to jak skoro, no to jest normalna stopa, tak? Masz rację. Powiedziałabym, że się mieszczę w granicach normalności rozmiaru buta, mimo wszystko, słuchaj, naprawdę. Jest pytanie również, o czym marzysz prywatnie i zawodowo? Słuchaj, prywatnie marzę, żeby mieć ciało modelki i żeby schudnąć, marzę, żeby schudnąć. Tutaj słuchaj, wczoraj pierwszy raz odpaliłam sobie, wiesz, jedną z tych pań, które tak motywują cię, wiesz, na tym takim filmiku do tych treningów, tak strasznie cię motywują i zrobiłam 20 minut tak zwanego HIIT workingu i byłam z siebie totalnie dumna, a dzisiaj po prostu nie mogę chodzić. Dobrze, że to jest siedzący wywiad. Znaczy musisz to powtórzyć, bo to trzeba regularnie i wtedy są efekty.
No ale chyba muszę poczekać, aż mi troszeczkę, aż będę mogła to robić. Na razie nie mogę. Myślę, że 2 dni i dojdziesz do siebie. 2 dni. No właśnie, to jest też ten efekt tego siedzenia w domu, że musimy wszystko robić w domu, prawda? Też i ćwiczyć. No nie możemy wyjść na siłownię czy na basen, niestety. I takie są właśnie rezultaty, że muszę teraz... Aniu, ty czytasz komentarze? Polubić te panie właśnie, które tam zachęcają do ćwiczeń. Właśnie tutaj piszą a propos tego, co mówisz, daj spokój z odchudzaniem, nie zmieniaj niczego, jesteś idealna. No właśnie, to, takich ludzi mi brakuje w życiu, gdzieś tam obok tutaj, żeby siedział taki, ciągle mi mówił, że tak jest. Tak, i w głowie mam tylko ciebie i mi wystarczy. Stopa proporcjonalna do głosu, to są komentarze, które spływają. No więc jestem, zawsze byłam i jestem pod wrażeniem tego, że Polacy są tak strasznie kreatywni w komentarzach. Czasami sobie czytam komentarze różne, pod różnymi artykułami, nie wiem czy ty też, i muszę tak przyznać, że jesteśmy bardzo zabawni i sarkastyczno-cyniczni i naprawdę śmieszni. Potrafimy być bardzo śmieszni i to jest cudowne w nas. Aniu, kochamy cię, jesteś najwspanialsza. Boże, to można czytać serduszka. To ja zapiszę tego live'a i będziemy sobie go tak odczytywać, prawda? Jesteś piękna, Aniu, i nie musisz niczego zmieniać. Bądź sobą. Będę sobie go włączać zawsze, kiedy będę miała zły dzień. Ucałowania od Dominika z Krakowa. Jesteś wspaniała i ciepła. Najlepsza polska bardzo, wokalistka. Bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Tęsknią za tobą. No ja tęsknię za nimi oczywiście też. I jeszcze poczekaj, bo teraz tak, powiedziałaś, o czym marzysz prywatnie, ale zawodowo, kończąc odpowiedź na to pytanie, które się pojawiło, zawodowo, twoje marzenie? No, zawodowo marzę o tym, żeby nagrywać jak najlepsze płyty, tak naprawdę, no, o czym innym mogę marzyć. Teraz, wiesz, też dopadł mnie taki moment podsumowań i tego, jaka powinna być. Zawsze jest takie pytanie, które potem muszę sobie jakoś tam wyrzucić się z głowy, ale jednak zawsze jest takie pytanie, jaka powinna być ta moja następna płyta, prawda? Bo zrobiłam taką, prawda, taką tutaj, prawda, tu było akustycznie, tam było bardziej rockowo, tu było bardziej tanecznie. I wiesz, i to wszystko tak mnie zastanawia, czy ja powinnam czymś zaskoczyć, może powinnam się jakoś radykalnie zmienić, może powinnam tańczyć w teledyskach na przykład, albo coś takiego, wiesz, jak tutaj teraz zaskoczyć samą siebie, wiesz, na przykład nie nudzić się tym wszystkim, nie zjadać swojego własnego ogona, żeby cały czas odkrywać coś. I ty wiesz co, i na samym końcu po prostu muszę sobie to wszystko wyrzucić, bo z tym wszystkim nie da się w ogóle tworzyć. Dlatego jedyne, co bym chciała, to pisać po prostu dobre piosenki, jak najlepsze. I to wszystko. Cudnie. Pojawia się tutaj taki komentarz, że prawda jest taka, że jak Ania śpiewa na żywo, to ciary biegają po plecach. I do tego chciałem nawiązać, ponieważ mamy tylko 8 minut, zanim zerwie nam się live. Mhm. Byłem na koncercie, chyba w Palladium w Warszawie, i śpiewałaś piosenki ze swojej najnowszej płyty, ale nagle w środku pojawiła się piosenka filmowa z mojego ukochanego filmu muzycznego Dirty Dancing, The Time of My Life. Mm-hmm. I to było w ogóle, wiesz, jakieś takie fajna, zaskakująca odskocznia jakby od tego materiału twojego z płyty. Dlaczego akurat ta piosenka? Słuchaj, po pierwsze piosenka jest pioruńsko dobra, trzeba przyznać, dobra, że jest fantastyczna, że jest, ją się, wiesz, to są takie piosenki, tak zaaranżowane, tak napisane, że w przypadku składu mojego zespołu, który mam, bo mam i instrumenty dęte w zespole i całą sekcję taką bardzo dobrą, to ta piosenka, ona po prostu jest samograjem, ją wystarczy, każdy się nauczy swojej partii i to jest fantastyczne. Więc wiesz, można by uznać, że na pewno bardzo wiele osób powie, że ta piosenka jest kiczowata, że film był kiczowaty. Wiesz, wszystko, co osiąga zbyt duży sukces w pewnym momencie może zahaczyć o takie właśnie taki pogląd, że to jest kicz. Rzeczywiście może tak być, ale piosenka jest bardzo dobra i zresztą słuchaj, jako nastolatka oglądałam, jak ten Patrick Swayze, wiesz, odjeżdża tam, wiesz, i ten taki dym spod tych kół, wiesz, ten kurz, który, wiesz, myślałam, że ten kurz jest naturalny, potem się okazało, że oni ten kurz podłożyli, dobrać sobie i dlatego też jest jeszcze piękniej, jeszcze świetniej.
I wiesz, i po prostu ta cała ścieżka dźwiękowa z tego filmu jest fantastyczna. Tam jest wiele pięknych piosenek, które śpiewał Patrick Swayze. Tak. Między innymi, wiesz, She's like the wind to my dreams. Piękne piosenki. A ta jest świetna na koncerty, wiesz, bo ona ma po prostu fantastyczny tak zwany groove, czyli można przy niej potańczyć. Uwielbiam tą piosenkę, po prostu ją uwielbiam. Ja przyznam ci się szczerze, że jak obejrzałem po raz pierwszy Dirty Dancing, czyli wirujący seks, bo tak to się nazywało. Wirujący seks po polsku, to było takie modne, żeby jednak tłumaczyć te tytuły, prawda? To chciałem być przez dłuższą chwilę takim Patrickiem Swayze, bo wcześniej chciałem być Bruce'em Lee, ale potem Patrickiem Swayze, który tutaj tańczy z Jennifer Grey, ten finał, The Time of My Life. Zresztą nie tylko ja, bo to wielu chłopców dorastających, ale którym rzucił trzeba się przyznać bądź. Też, trzeba przyznać, że te tańce, które oni tam uprawiali, to robiło wrażenie i na pewno działało na wyobraźnię. Szczególnie kiedy tam miałam 16 lat, to mi działało na wyobraźnię. No, te arbuzy, jak była... niósł te arbuzy, wiesz, ten dzień taki gorący, wiesz, wszyscy spoceni i on niesie te arbuzy i ten taniec. No nie, na wszystko się zgadza po prostu. Aniu, powiedz na zakończenie, bo zostały nam 4 minuty. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Twoja ulubiona piosenka, którą zdarza ci się na przykład słuchać gdzieś w domu, wiesz, nie popadajmy w megalomanię, oczywiście to nie jest tak, proszę Państwa, że Ania Dąbrowska wstaje i od rana słucha swoich piosenek, ale pewno jest jakaś taka najbliższa ci. Ja zaraz ją na zakończenie zapuszczę. Właśnie powiem ci, że jakoś bardzo trudno jest mi wskazać taką jedną, która by była moją ulubioną piosenką. Lubię piosenkę Z tobą nie umiem wygrać. Może dlatego, że jest jedną z tych bardziej świeżych. Lubię piosenkę Nieprawdy. Lubię ją bardzo śpiewać na koncertach. Którą? Ma taką Nieprawda. Mhm. Lubię ją śpiewać na koncertach. Mhm. A tak to ci powiem, że co jakiś czas mi się zmienia. Co jakiś czas zmieniamy też repertuar. Staramy się go urozmaicać na koncertach, żeby jednak nie grać cały czas tego samego. I w momencie, kiedy tak sobie odświeżam te starsze piosenki z tych wcześniejszych płyt, to też jest fantastycznie, wiesz, wrócić wspomnieniami do tego, jak to było, bo przecież muzyka niesie ze sobą taki, wiesz, ładunek nie tylko emocjonalny, ale też jest jakimś wspomnieniem jakiegoś momentu, wiesz, w danym życiu. Więc lubię wracać do swoich starych piosenek. Wiesz, co jakiś czas, ja jestem takim człowiekiem, który potrzebuje zmian cały czas. Więc szybko się nudzę i dlatego jakby nie mogę ci wskazać jednej piosenki, którą lubię najbardziej. Nie mam tak. Ale ja już Nieprawda. Mam. Nieprawda. Pozostańmy przy Nieprawdzie. Może być. Może być? Może być. Więc ja ją włączę. Mam tu taki specjalny sprzęt na boku. Za chwilę będzie... Poczekaj chwilkę. Słychać. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Fenomenalnie. Aniu, dziękuję ci, że poświęciłaś godzinę ze swojego życia. Dzieciaki absolutnie, na podwórku, to ja ci dziękuję. Dzieciaki ja już dziękuję. Na podwórku nie mogą już wytrzymać. Słyszałem, już dostaję informacje. Ale już... są bardzo grzeczne i tutaj rzeczywiście uszanowały ten nasz czas i dały go nam. Super. Czekam na, tak jak... Dziękuję. Czekam na nową płytę i czekam na zaproszenie na kawę, kiedy skończy się okres kwarantanny. Koniecznie. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Pa! Do zobaczenia. Pa!